Minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, właściwie można powiedzieć, że na sam koniec się najbardziej przysłużył, bo pokazał dziurę w systemie. Pokazał, jak można niedobrze wykorzystywać poufne dane. To też ilustruje to, o czym mówiliśmy od dawna, że nie bardzo widzimy możliwość, aby na czele Ministerstwa Zdrowia stał człowiek, który nie jest lekarzem, nigdy nikogo nie wyleczył i nie leczył. Człowiek, który nie ma tego, co ma wpojone każdy lekarz, że tajemnica lekarska jest tak jak tajemnica spowiedzi. I nie można wykorzystywać informacji dotyczących leczenia pacjenta do jakichkolwiek innych celów. Pan minister to zrobił i obnażył, że system nie działa, że system nie jest dobry. My zwracaliśmy niejednokrotnie już uwagę, że cyfryzacja tak, bo to pomagać ma w pracy, ale to nie może budzić wątpliwości, czy dane, które w tych systemach się znajdą dotyczące mojego zdrowia, mojej choroby, mojego leczenia, mogą być wykorzystane przez polityków, pracodawców, czy kogokolwiek innego. Myślę, że kampania wyborcza, która rozpoczęła się właśnie, nie powinna przyćmić tego zdarzenia, które miało miejsce. I mamy nadzieję, że te wszystkie osoby, które teraz wymieniła pani senator i powinny zająć się wyjaśnieniem dogłębnym tej sprawy, możliwe, że ukaraniem winnego, po to, żeby społeczeństwo poczuło się znowu bezpieczne, żeby wiedzieli, że ich dane poufne, te najbardziej intymne, są naprawdę dobrze chronione. Dziękuję.